czary w Antoninku. Tak wyglądają. Teraz jesteśmy aktualnie, stoimy sobie na takim drzewie. To jest wanda. Jak sobie weszliśmy, to drzewo idzie do bagna. W zasadzie kija już wbiłem w bagno, to cały kij wszedł, a on ma ponad metr. No, czekaj, no muszę obrócić, żeby popatrzeć. Tu mam takiego kijaszka, on jest długi. Jak go wezmę i w dobre miejsce tu wsadzę, bo to też zależy gdzie. O, na przykład tu, to tu go wbiję w muł. Wchodzi cały. Wchodzi cały i mógłbym go wepchnąć głębiej jeszcze. No, także... To miejsce jest trzymane. Fajnie, fajnie, fajnie. Co jednak? Pomachaj. Wiadomo. Cześć, Ubaski. Tutaj bagno. Jest pięknie, jest Adam, jest niebezpiecznie, jest wszystko, czego można chcieć. A to miejsce chyba jest najładniejsze, ten kadr jest chyba najładniejszy z tym takim jakimś spróchniałym drzewem. Adam, nie trąć proszę, bo spadnę jeszcze do wody. No dobra, i zginiemy. Bo to zginiemy. Myślimy, czy by nie zginąć, bo daleko, daleko jest ścieżka, nawet już nie wiemy gdzie. Weszliśmy w jakieś zapomniane miejsce dla ludzi i świata. Ale to dobrze, bo przynajmniej jest ładnie. Tam, gdzie są ludzie, to najczęściej jest brzydko, bo pełno śmieci, pełno wszystkiego. A ładnie jest dopiero tam, gdzie nie ma człowieka, są tylko boberki. Tutaj było takie świadectwo tego, że one tutaj są. Ale chyba wpadło do wody. Gdzieś tu był taki ładny. Nie no, wrzuciłam go do wody chyba. Ale ten kawałek belki został obżarty przez boberka jakiegoś tam. No, jest ładnie. Oto my, piękni młodzi i... Zobaczcie, jak tu pięknie. Opłaca się wyjść z domu na chwilę, sprzed telewizorów, sprzed komputerów i popodziwiać piękną przyrodę. Piękne bagna. Piękną niedzielę. Pójdzie się tam. Tu jest naprawdę fantastycznie. To zobaczymy. Znaczy, wy zobaczycie, bo ja już to widzę. Zobaczcie. Właśnie nie wiadomo, która, bo tamta strona jest oświetlona, a ta strona jest taka fajna, mroczna, ponura, z takimi glonami fajnymi. Gdzie z jednej strony tak, z drugiej strony tak. I wszędzie tylko na środku była ścieżka. No. Przepięknie. Imy. Mamy miejsce, w którym boberek nie podołał. Wiesz, że tam na przykład. Podołał. Tutaj. Tu. O, tu. Podołał. Tutaj niestety natomiast no nie wyszło. A wydalibyście radę? Nie dał rady. No a wydalibyście radę to zeżreć. Taki kawał gnota. Zobaczcie, jakie wielkie drzewo. I on to sobie... No nie dał rady widocznie. No ale widać, że się stara. No ogólnie jesteśmy w lesie. Skończyła nam się ścieżka. Idziemy na azymut. Idziemy no bardziej na oko niż na azymut. Ale też jest okej. Okay. Fajnie, widać teraz te bagna z góry. Też jest ładnie. No, bo tu mamy... Tu są te bagna, ten całe. Aparat tego nie uchwyci, ale... No właśnie, tylko tego tak nie widać ładnie. A tu idzie gdzieś ścieżka, jej też nie widać. Bo, a tu też coś wspaniałego, Adamie. Co? Co, no leży, leżą te gówna, czy co? Jest. Co jest? Oznaka wiosny. Aha, patrzcie, no. Jest wiosna. Zobaczcie, tu jest pączek. Uuu, wiosna, dobra, idziemy dalej. Witamy, jesteśmy teraz w lesie, dalej. A konkretnie w takim lesie, w którym znaleźliśmy takie opuszczone coś. Do którego weszliśmy, tu są schody. Wchodziliśmy dalej. Dachu nie ma. Tym oknem. Nie, tamtym oknem weszliśmy. Tamtym? Tak, i przeszliśmy tu. Weszliśmy tamtym oknem. Z tymi schodami? No, które wyglądają całkiem. Są schody. Jak pójdziemy tymi schodami, one... Na górze jest pięknie. Gdzie na górze? W sensie, że co? Pięknie to wygląda. Aha, no okej. Okay. W każdym razie to wszystko kiedyś spłonęło. Tu widać ślady pożaru. Tam belki są popalone. Takie tam. I... Tu jest zejście. O, jak jeszcze walizeczkę zostawił. I tu jest zejście do piwnicy. W piwnicy wali z tęklizną, także tam nie będziemy nagrywać, bo potrzebujemy na to robić.
koło tego domu są jeszcze inne zabudowania. W sumie nie wiemy, co to mogło być. Jakieś gospodarstwo, jakiś szereg domów. O. Z wierzchu wygląda tak. Wydaje mi się, mogło być to naprawdę świetny budynek kiedyś. O, tutaj jest zejście do piwnicy. Dosyć dłużej. Ale o, nic nie widać. Wchodzę. O! Były zakupy w Biedronce. Boisz się trochę, że to się zawali na nas. Boisz się, że to się trochę na nas zawali. Poświeć tutaj na sufit. Adam? Tu jest koniec. To na sufit. Poświeć na sufit. Wszystko się sypie. Druty powiedzieli, dobra, spadamy tam i spadnie nam na łeb. Ale tu jakbym był menelem, to właśnie to bym mieszkał. Dala od ludzi w środku lasu, nic ci nie przeszkadza i masz własną chatę. Szkoda tylko, że z... innymi menelami. I z ubogim dachem. Do domu. Piękną trasą malowniczą. A dokładniej to po torach. Tak. Proszę, tu są tory. Wzdłuż torów idziemy, dojdziemy na Śródkę. Tam jest nasz cel. Tam jest nasz dom. Tam jest nasze życie. Ja tu jest moje kochanie. Tak się właśnie jedzie kolejką. Prosto i do przodu. Właśnie nie wiem. Prosto i do przodu. Prosto i do przodu. Nie wiadomo, czy może być prosto i do tyłu. Raczej nie. Zaraz będzie most. A my pod nim przejdziemy. Pójdziemy przez, pod mostem. A że kolejka jeszcze nie jeździ, to jesteśmy w miarę bezpieczni. Zbliżamy się do najniebezpieczniejszej części naszej wyprawy. Musimy przejść przez tunel. Długości 5 metrów? Może 10. Może 10, może mniej. Ale tam za bardzo nie ma gdzie odskoczyć, gdyby kolejka nagle zaczęła pędzić w naszą stronę z prędkością światła. Trzymajcie kciuki. Zasady są takie, że nie można oszukiwać. I całą trasę trzeba przymierzyć po szynach kolejowych. Nasze stópki. To się nie udało. Idziemy łeb w łeb. Mamy równo spadnięć. Ale można tak się wyrazić. Właśnie idziemy tym czarnym tunelem. A tam w oddali światło. Tunel światła. Idziemy w stronę światła. Przed nami niespodziewana przeszkoda. Szyny zaczęły być węższe. Węższe. I co teraz? Teraz? Czy damy radę? Tak, damy radę. Oczywiście, że damy radę. Bo budowniczy. Generalnie moglibyśmy jak normalni ludzie przemierzać tą trasę koło Malty. Ale po co? Chodnikiem dużym, szerokim, idealnym do biegania. Ale nie. To nie miałoby sensu. Nie byłoby w tym przygody. Proszę Państwa, oto jest taki znaleziony tutaj. Nowa menelownia. Nowa menelownia, tak zwana. Stary pociąg. A dokładnie to biblioteka. Jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda biblioteka, to właśnie to tak. Właśnie... Tak wygląda biblioteka. Tu mamy wagon ratunkowo-roboczy. W którym też jest menelownia. Tu nawet ktoś sypia. No, ale tu proszę. Książkę ma, pranie sobie powiesił. No dobrze, niech się żyje jak chce. A tu mam swój skup złomu. Skład złomu. Śmieci. Tak, da się tu wejść. Przyszliśmy na koniec. Jesteśmy na Śródce. Udało nam się. Tory sprawdzone. Kolejka może jeździć. Czekamy na rozpoczęcie sezonu.